Jak dobrze, że istnieją gotowe obiady, bo teraz totalnie nie mamy czasu ugotować. Czasami nawet nie ma czasu iść i zamówić czegoś. No i pod względem żywieniowym jest masakra. Jesteśmy tutaj na handel już 35 dni, znaczy w tym miejscu, w którym stoimy, bo wcześniej staliśmy na deptaku, wcześniej w wózce i w ogóle, ale liczymy to miejsce, że tutaj stoimy 35 dni i już czasami mamy dość, bo jednak trzeba być na stoisku codziennie, nie mamy dnia wolnego, to nie jest tak, że na przykład mamy weekend, sobotę i mamy wolne, czy niedzielę i mamy wolne. Od tego czasu, jak stanęliśmy te 35 dni temu w tym miejscu, to po prostu codziennie jesteśmy w pracy. No i jednak plecy, palce mi, Markowi nogi odpadają już czasami i wieczorem to jedynie o czym myślimy, to żeby się położyć, po prostu spać. Zasypiamy wcześniej niż zwykle, śpimy długo, bo po prostu nie mamy siły się zwlec z łóżka. Taka praca to jest trochę inna praca niż tak jak idziesz na etat na przykład na 8 godzin i wracasz, weekend masz wolny i możesz odpocząć. Teraz jednak nam brakuje tych dni takich do odpoczywania, mimo że my ogólnie jesteśmy przyzwyczajeni do pracy, bo jak jesteśmy w domu, to też codziennie pracujemy. No i właśnie, przyjechałam do kampera, żeby się wysikać, szybko mówię, pogrzeję jakieś jedzenie i Marek już dzwoni, długo ci to zajmie, bo już są klienci, także tak to jest. Czasami Marek przyniesie gorący obiad i zanim go zjemy na przykład minie kilka godzin. No nie da się, po prostu czasami jesteśmy cały dzień tak głodni, bo nie ma kiedy zjeść, nie ma kiedy się wysikać. Och. I taki cudak stoi u nas na parkingu. Na fajowski. Taki instagramowy. Czat. Ale fajny. No szok. No i Madzia pasuje idealnie do niego. Nie uważasz? Przychodzimy z pracy, a tu takie placko. Mówię no. Panu, ale bo fajny samochód, a jak pomalowany, to fajnie. No, pan mówi, że za bardzo się rzuca w oczy. Taki pozytywny, nie? No. I ludzie pozytywnie nie mierzą i starsi państwo z Częstochowy. No super, fajnie, super, fajnie. Super, super. Pocieszny. No. Ładnie wyglądasz, Madziu. Dziękuję. Tak, byłam dzisiaj w uniform mój roboczy. Aha. Teraz kolacja i już jesteśmy po robocie. Dobra. Ja jeszcze popatrzę sobie na auto zamiast ciebie. Bo nasz już ci się nudził. Nie, ten rzuca się w oczy fajnie. A dziś w sobotę u nas na parkingu zlot vanów. Jeden van. Drugi, tam za nami stoi kolejny, biały. Tych vanów jest pełno dzisiaj. Wczoraj wieczorem były kampery, a dzisiaj vany. A my bierzemy rowery i śmigamy. Te rowery to był mega fajny zakup. Na początku nie używaliśmy, przyznajemy, a teraz wszędzie sobie jeździmy i wieczorkiem, jak już się robi, tak wiecie, i już jesteśmy po pracy, to sobie jeździmy dzisiaj nad zatokę. Pusto, fajnie. Jeszcze w miarę jasno. Tutaj na Helu jest ten pomost taki fajny zrobiony i te budki, co jakiś czas one są oszklone z boku, także można spokojnie sobie siedzieć, nawet jak wieje. No i tu jest fajne ogólnie to miejsce, to tutaj z widokiem na port, bo on jest zawsze wieczorem tak ładnie oświetlony i to tak naprawdę ładnie wygląda. Zatoka zawsze jest spokojna, woda spokojna, tutaj zazwyczaj nie wieje, więc jest fajnie na wieczór. I to jest to, dlaczego nie chcemy mieć przyczepy, mimo że przyczepa jest fajna, bo można zostawić. No ale tak na parkingu to wygląda. Można zająć niby dwa miejsca, odczepić auto, no ale trzeba zapłacić wtedy za dwa miejsca, więc jest lipa. A stając tak, też ktoś może się dowalić, że auto wystaje na drogę. Więc wolimy naszego kamperka, prawda? Oczywiście, że tak. Kolację dzisiaj też jemy z gotowca, wyczaliśmy taką sałatkę, bo oczywiście wieczorem jak przychodzimy głodni z pracy, to nie za bardzo chce się robić jeść, a tak szybko i nawet smacznie. Dobra jest, naprawdę dobra. W Polomarkecie taką znaleźliśmy sałatkę, 1 kg, 8,50 czy coś takiego, to chyba dobra cena i gotowe, i smaczna. I jest dobra, tylko trochę za słodka, nie wiem po co słodzą. Dzień
dzisiaj tak strasznie wieje, aż się nie chciało do roboty, ale wsiadłam na rowerek, przyjechałam. Marek dopiero będzie dochodził tutaj z wózkiem. No i czas otworzyć namiot. Czasami jest taka pogoda, że się totalnie nie chce przyjść do pracy, bo albo bardzo leje, albo właśnie mocno wieje. Ale często okazuje się, że w taką pogodę jest najlepszy utarg, także już się nauczyliśmy, że trzeba iść spróbować. Najwyżej można się zwinąć. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy się zwijali wcześniej jak o 20. Zazwyczaj jesteśmy od 10 do 20 albo do 21, 22, jak są klienci. No a dzisiaj zobaczymy, bo może będzie super pod względem klientów, a może będzie tragicznie. Tak czy siak ja mam dużo roboty, bo mam dużo zamówień internetowych, także mam co robić. Nie mam tak, żebym się dzisiaj mogła nudzić. W ogóle to nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam tak trochę luzów w pracy, cały czas coś robię. Dlatego też jesteśmy nieco zmęczeni, bo jednak tej roboty jest dużo i trzeba to zrobić. Już niedługo kończymy, 2 tygodnie jeszcze handlu i będzie troszkę więcej luzów. No i mamy taki problem. Ostatnio był taki sam problem, że akumulator pokazywał nam 12,2, 12,1 i nagle przeskoczył na 9,9. Tak jakby coś go wysysało, jakby zdychał. Jak staliśmy tutaj, przyjechał do nas Wojtek z Roxaną. Znaczy oni jechali sobie po drodze, no ale spotkaliśmy się znowu. Wojtek z Roxaną to ludzie, którzy nas oglądają. I w tamtym roku poznaliśmy się z nimi. Pokazywaliśmy już ich i ich Jeepa. Wojtek miał takie coś, taki starter. Dzięki temu starterowi, który on miał, bez problemu uruchomiłem auto, nawet przy takim czymś, 9,9. I Wojtek miał taki starter z firmy Yato, tylko miał wcześniejszy jakby model. Przeglądałem filmiki na YouTubie na temat tego modelu, patrzyłem na recenzje, na testy, uruchamianie. Benzynowe silniki na tym można uruchomić nawet 10 razy, a dieslowy, każdy kto próbował robić test na tych starterach, udawało się raz, dwa razy to już był cud, żeby uruchomić. Więc ja kupiłem jakby nowszą wersję, lepszą. Ta ma 12 tysięcy miliamper, mikroamper. Nie znam się aż tak. Tak to wygląda. 300 amper, 500 amper, pik, szczyt. No gdzieś to pisało w instrukcji, że ma dwa... O, jest tutaj nawet. 12 tysięcy mAh. Może tak będzie łatwiej. Więc będziemy teraz próbowali odpalić auto, reanimować tym cudem. I tak to w środku wygląda. Jest taki powerbank, który ma kilka wyjść. Można na tym nawet komputer odpalać. No zobaczymy, co to za cudo. Tylko że ja z tego co widziałem, to on miał 85% naładowania. No mówię, ten ma wyświetlacz, ten jest niby mocniejszy. Zobaczymy jak to pójdzie, nawet na 80%. Klemy, ma dodatkowy taki bajer do podpinania, plus wtyczki do komputerów i innych sprzętów. Dobra, testujemy. No jest coś takiego, taka wtyczka. I tutaj pod tym gumowym gniazdem jest wejście do niej, podpięte. I za chwilę będziemy próbować odpalać. Pokazuje, że ma 75% swojej mocy. Kurde, ostrości nie łapie. No i ciekawe, czy się uda. Na tym starterze od Wojtka bez problemu wtedy poszło. Nawet życia nie ma. Kurde, nie wiem, czemu na jego poszło. Może dlatego, że miał naładowany na 100%. No i co, piszczy i nic. Poza tym, ile ma? 80% baterii. Nie rozumiem. I taki fajny kamperek tutaj stoi koło nas, tak przy okazji. Robiony z jakiegoś, nie wiem, albo karetki, albo jakiegoś drogowego. Nie wiem, co tam pisze. Kraken, transport, coś tam, coś tam. Fajnie. Niby karetka. Drzwi ma przesuwne. Jedne otwierane, jedne przesuwne. Tutaj w tym starterze jest taki zasilacz do ładowania z 230 i jest kabel do gniazda zapalniczki, aby też można go było ładować w trakcie jazdy, bo tak to się wywali znowu akumulator. Naładuję go do 100% i zobaczymy wtedy, czy odpali mi auto. Mówię, na Wojtka starszym modelu, słabszym, bez problemu odpalił mi auto, gdzie też było 9,9 na akumulatorze. Mówię, albo już całkiem zdechł akumulator. No żałuję, że sobie wcześniej nie pomyślałem, żeby zrobić sobie dodatkowe ładowanie z solarów,
akumulatora, który jest pod maską. No bo mówię, on się ładuje tylko z alternatora, a że nie jeździmy praktycznie w ogóle, półtora miesiąca auto stoi, no to mimo wszystko chyba dlatego też padł. Więc trzeba zrobić jakiś patent dodatkowy, z przełączniczkiem oczywiście, żeby z solarów go też doładowywać. Bo te cztery akumulatory, które mamy pod siedzeniami, no fajnie, one są naładowane na full cały czas, ale ten pod maską cierpi. Już pokazuje 90%. Ciekawe, ile to ładuje. Dopiero co podłączyłem, było 80, już jest 90. Nie wierzę, że tak szybko naładuje. No i mamy 100%. Idziemy testować dalej. No i teraz tutaj zapaliła się zielona dioda. Wcześniej cały czas się świeciła czerwona, czyli przy 85. Może dlatego nie chciało w ogóle pójść przy 80%. No zobaczymy teraz. Próbujemy. Lipa. No chyba trzeba włączyć coś. Ale jazda. Odpalił. Już teraz wiem, jak to robić. Musi się świecić zielona kontrolka na tym starterze i wtedy kręcić. No i poszło. Tak więc szczerze mogę polecić ten bajer. Tylko że w dieslu jest tak, że nie odpali się tyle razy co benzyniaka. Ale odpala. Drugi raz próbowałem, zgasiłem, odpaliłem. Tylko muszę za każdym razem doładowywać do 100% i wtedy na 100% odpala. A tak przy 80% nie chcę to zapalić. Ale zajebiście, znaczy fajnie jest. No i tak jak widać, auto chodzi, alternator ładuje, pokazuje 14. Więc jest dobrze, no ale trzeba go troszeczkę podładować. Ale i tak muszę sobie wymyślić jakiś patent do ładowania z solarów. Bo my teraz no tak inaczej troszeczkę pracujemy. Więcej stoimy, jak jeździmy. Nie przemieszczamy się już tak jak kiedyś z jarmarkami, tylko po prostu mamy jedno miejsce, więc auto stoi. No i jakby kogoś interesowało, co to za model, jest to model tak jak widać. Czyli ten najnowszy na ten rok. Wcześniejszy był 8.1 końcówką, to co Wojtek miał. No i ten ma niby dodatkowy wyświetlacz, no i niby więcej pojemności. Mogą chodzić na tym power, te sprzęty takie jak telefony, laptopy i takie tam duperele. I można odpalać motory, kłady, samochody, łodzie. No zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. Wczoraj mówiłam, że pogoda jest straszna, że nie wiadomo, czy będą ludzie, że może zamkniemy się wcześniej. Nie zamknęliśmy się wcześniej, ludzie byli i to nawet całkiem sporo, więc handel był do samego wieczora. Ale to, co było wczoraj, to i tak pikuś przy tym, co jest dzisiaj. Byliśmy dzisiaj tylko na poczcie. Wypizgało nas strasznie, dlatego mam dzisiaj już kurtkę. Jadąc do roboty tym rowerem 650 metrów, tak się zmęczyło, bo trzeba było tak mocno pedałować, żeby przejechać kawałeczek, bo wiatr pcha, o masakra, także dzisiaj nie wiadomo, co będzie z handlem. Może będzie super, a może będzie całkiem do bani. Zobaczymy. To już końcówka naszego handlu tutaj nad morzem, jeszcze tylko kilka dni i wracamy do normalnego trybu pracy, czyli realizacji zamówień internetowych. No i przez to trochę odsapniemy. A wieczorem po pracy bawimy się. Robimy sobie nalewkę tybetańską z przepisu Michała Tombaka. To jest lekarz, to niektóry znachor, szaman, czy jak to woli. Ale dużo książek o zdrowiu fajnych wydał. No i według jego przepisu robimy sobie nalewkę. Nalewka składa się z 35 gram, tak? Dobrze mówię? 350 gram czosnku i 200 ml spirytusu. Będziemy się kurować. No, tylko że to się nie pije tak od razu. To się dawkuje kropelkami. Kropelkami. I to się tak dawkuje kropelkami, że zaczyna się od kilku kropelek. No, a potem z czasem coraz więcej. Tylko to musi postać. Bo to musi się, no, dobrze ze sobą zgryźć. Jak to nalewka, nie? No, jak to nalewka. Tylko że to jest takie lekarstwo, że ło. Szybko i prosto. No i teraz najważniejsze. Spiryt. Ale jak ciężko było dostać. No, tutaj na Helu nie ma nigdzie. Nie ma w Polomarkecie, nie ma w żadnym sklepie spirytusu. Jedyny monopolowy znaleźliśmy i w nim była jedyna flaszka. No i tutaj teraz patent jest. Do tego trzeba, tu jest trochę więcej, bo mamy dwa mniejszy słoiczek
i większy, więc będziemy tak kombinować. Nie miało być pół na pół, żeby każdy miał swoją naleweczkę, ale Madzia wymyśliła, że zrobimy to w ten sposób. No i tutaj, tak jak mówiłem, 350 gram powinno być czosnku i 200 ml spirytusu. I to wszystko zalewamy. Później odstawiamy na 10 dni w ciemne miejsce, tylko zakręcamy szczelnie i chowamy do szafki czy gdzieś. Co dwa dni należy. Co dwa dni trzeba wstrząsnąć. Przetrzepać, od razu. No dobra, wstrząsnąć. I później po tych 10 dniach odsedza się to wszystko. Przelewa się do jakiegoś innego czystego naczynia i na 4 dni daje się do lodówki, też zamknięte szczelnie. Dawki są od 4 kropli wzwyż. Madzia wam wrzuci najwyżej przepis opis, jak to... I dawkowanie i wszystko. I dawkowanie. Może pomyśl się przyda. I to tylko raz w roku można robić, znaczy raz w roku używać. Tego nie można częściej, bo można się załatwić. A my pogas, bo nam się skończył. No jak co 3 tygodnie. Założyliśmy sobie gaz banka, żeby było wygodniej. A jest akurat w przypadku Helu jest niewygodniej, bo na Helu nie ma stacji. I co 3 tygodnie mniej więcej musimy jechać do Jastarni, czyli te 25 chyba to wychodzi jakoś kilometrów. No i z powrotem kolejne, żeby zatankować butlę z gazem, no bo niestety nie ma. Jakbyśmy mieli normalną butlę, to byśmy bez problemu zatankowali, znaczy wymienili ją na Helu, no ale kto wiedział, że tak będzie. Zresztą my mieliśmy plan wyjechać za granicę, więc po to było to robione, no. Ale w tamtym roku mieliśmy zapasową butlę ze sobą, ale w ogóle żeśmy jej nie użyli. Tak. W tym roku nie będę brać. Ale w tym roku jest zupełnie inaczej niż w zeszłym roku, zupełnie inne rzeczy nam się przydają, czasami pukamy się w głowę właśnie, że nie wzięliśmy niektórych rzeczy, które woziliśmy w zeszłym roku i ich wtedy nie użyliśmy, a teraz byśmy użyli, bo teraz mamy zupełnie inny tryb życia z racji, że stoimy już 1,5 miesiąca po prostu w jednym miejscu. Także cały czas się uczymy co, jak i nie da się przewidzieć. Zawsze czegoś brakuje. Ale drugi gaz jest. 82. Masakra. Dobra zmiana. Normalnie z tego by była chata. Bo to jest moment, chcemy wam pokazać to, co przedtem mijaliśmy, taką wedlowską restaurację jakąś. No. Albo Wawel, albo Wedel, coś takiego. Tutaj, i to jest rozsuwany taki... Czyli taka ciężarówka przyjeżdża, rozsuwa się i popatrz, jaka jest wielka chata. Mega. Mega. Taki tir. No, a my już więc wracamy. Na naszą miejscówkę mamy nadzieję, że na nas czeka. Zostawiliśmy sobie koszami na śmieci, żeby nikt nie mógł tak szybko nam tutaj zaparkować, więc liczymy na to, że nasze miejsce będzie wolne. Zaraz się przekonamy, czy ktoś nam zajął miejsce, w którym stoimy od 1,5 miesiąca. Nie, kubły stoją. A nie, bo no. Zrobiliśmy sobie taką partyzantkę, tak no. Kubły nastawialiśmy. No. Nie mamy tego miejsca na wyłączność, ale miło, że nikt nas nie zostawił. Fajnie. No, fajnie, że mamy to miejsce. No i teraz wam powiem dokładnie, bo zależy nam na tym, żeby wychodzić tutaj prosto na trawnik, bo wtedy się nie musimy w ogóle przejmować tym, że nas ktoś zostawia. Zdarzało się nam, że ktoś podjeżdżał tak, że nie mogliśmy otworzyć drzwi, albo było ciężko wejść. A tak, ani my się nie przejmujemy, ani ktoś, kto parkuje. Fajnie, że nasze miejsce jest, nasze ulubione. No i mamy romantyczną kolację przy świecach. Przy latach. No, czyli przy świecach, nie? Świecą. Piękny dzineczek. Tak, dzineczek jest, sałatka prosto z pudełka, sałatka. Buła w rękę i jechane. I na ławce. I co? Na ławce. No, to jest macnego.